W tym przypadku ustawa o samorządzie gminnym określa, że w jakim terminie powinno się zrezygnować z funkcji, które się pełni. Pan radny tego nie dokonał, nie dopilnował. Trzeba powiedzieć, jednocześnie nie ukrywał tego faktu. Szczere intencje i niewiedza mogą nie uchronić radnego przed koniecznością oddania pieniędzy, które pobierał, będąc członkiem Rady Nadzorczej. Wciąż trwają konsultacje prawnicze w tej sprawie. Nie wiadomo jeszcze, jaką kwotę będzie musiał zwrócić. Fakt łączonych funkcji nie wpłynie na podejmowane przez PEC uchwały. Wszystkie uchwały podejmowane przez Radę Nadzorczą w tym czasie zachowują swoją ważność, albowiem statut spółki przewiduje ilość członków Rady Nadzorczej od 3 do 6 osób. Czyli nawet jeśli jedna osoba zasiadała nieprawnie, to skład Rady Nadzorczej był zgodny z jej najwyższym prawem, czyli statutem spółki. Historia Andrzeja Partyki to gorzka konsekwencja nieznajomości prawa. Radny nie ukrywał pełnionych przez siebie funkcji. Nikt też wcześniej nie zwrócił na to uwagi. Czyżby wszyscy wyszli z założenia, że skoro został wybrany z ramienia pracowników, to prawa nie łamie? Tak myślał sam radny. Wychodził z założenia, że skoro nie wybiera go właściciel spółki, czyli w tym przypadku gmina Police, którą reprezentuje pan burmistrz, to on jest zwolniony od tego typu sytuacji. I to jest jakby podłoże tego stanu rzeczy, które, jak pani powiedziała następnie, pani redaktor, przez wiele, wiele lat trwało. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej nie poniesie żadnych strat z tytułu pobieranych diet przez radnego Partykę. Wręcz przeciwnie. Kiedy radny zwróci pieniądze, wówczas budżet PEC-u zostanie zasilony o kwotę z odsetkami. Andrzej Partyka nie chce zabierać głosu w sprawie, dopóki nie skończą się konsultacje prawnicze.